Hej, siemanko, w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19, w którym to zerkniemy sobie na najchyba taką bardziej popularną maszynę z dodatku Anderson Group. I będzie to ta prasa. Tutaj jak widzicie, ja już sobie ją troszeczkę tutaj zacząłem używać, ponieważ sam nie wiem, jak to do końca działa. Kilka takich ważnych informacji. Za pomocą prawego przycisku myszy możemy sobie operować tą prasą i ją sobie tutaj skręcać, żebyśmy nie musieli jeździć po tej naszej uprawie, po tej topoli energetycznej. Więc taki plusik. Jak widzicie, to tak sobie tutaj działa. Teraz za pomocą lewego przycisku myszy możemy sobie tutaj odsłonić, zasłonić te tutaj ostrza, które sobie tną tą topolę. I teraz tylko sobie tak na wstępie chcę sobie sprawdzić po prostu, jak ta prasa działa. Tak, pracownika przy tej maszynie zatrudnić nie możemy. Więc jedziemy sobie tutaj, włączam sobie tempomat i lecimy. Zobaczymy, chcę sobie po prostu zobaczyć też, czy możemy zbierać te kostki tutaj z tej prasy, może za pomocą którejś z tych przyczep, które dostaliśmy. Byłoby fajnie po prostu niż zbierać wszystkie kostki ciągnikiem i na widłach to wozić gdzieś tam na przyczepę. Na szybko sobie to tylko chcę przetestować, zobaczyć, jak to się prezentuje. Jak ta prasa tutaj nam działa. Nic poza tym takiego szczególnego w tej prasie nie ma, oprócz właśnie tutaj tych funkcji, że możemy, jeżeli chcecie ją sobie po prostu tak rozłożyć, to tutaj ten prawy myszki trzeba przytrzymać i możemy ją sobie operować na boki, żeby nie jeździć tutaj po tej topoli. No i trzeba sobie wyładować teraz. Zobaczmy, jak to wygląda w środku, ta prasa. No tutaj normalnie, niestety mam wyłączony ten tryb, że tam sobie będzie cały czas to pracowało, więc nie zobaczymy sobie tego, chociaż mogę sobie to w sumie na szybko jeszcze włączyć. Automatyczny rozruch. Prasę odpalamy i możemy sobie teraz tutaj zobaczyć, jak to tutaj coś pracuje. Tutaj te wszystkie rolki, to wszystko nam tutaj pracuje, łańcuchy tam pracują, więc nie jest źle. Jak widzicie, tempo pracy 108 km na godzinę, więc nadal nie możemy zatrudnić pracownika, czyli no nie jesteśmy z tego w żaden sposób obciążeni. Myślałem, że będzie można zatrudnić pracownika do tego mimo wszystko, aczkolwiek nie da się, więc trochę słabo. Wtedy automatycznie to pola by była dla nas troszkę bardziej opłacalna, bo nie musielibyśmy poświęcać na to aż tyle czasu. Jeszcze jedna kosteczka i zobaczymy sobie, czy możemy zbierać po prostu tą przyczepą samozbierającą do bel, tutaj na przykład tej marki Anderson. Okej, ja już tutaj mam dwie bele do zebrania, więc rozkładam sobie tutaj przyczepę. Mam nadzieję, że da się to zbierać. Model, no w miarę fajny, ładnie to wygląda. Takie fajne kolorki mają te przyczepy moim zdaniem, więc nie jest źle. No i zbieramy. Zbierze czy nie zbierze? Widzicie, jak ładnie. To jest naprawdę bardzo duży plusik. Jeszcze większym plusem byłoby to, gdybyśmy mogli zatrudnić pracownika, ale niestety nie ma takiej możliwości. Tak więc myślę, że wszystkie informacje tutaj co do tej prasy, takie najważniejsze, chyba najistotniejsze to było to, czy można zatrudnić przy tym pracownika. Jak się okazuje, nie można, więc trochę słabo. W tym odcinku to już będzie wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków na moim kanale. Subskrybujcie kanał, łapka w górę oczywiście i do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam, hej.